witam serdecznie w nowym 2023 roku. Mam nadzieję, że zarówno noc sylwestrowa, jak i poranek były dla Was udane i że o tej porze większość z Was jest już w miarę wyleczona. W tym filmie chciałbym się z Wami podzielić takim podsumowaniem ubiegłego roku, co było w nim dobrego, co było złego, jak on w ogóle upłynął, no i powiedzmy przedstawić tak pokrótce moje plany zawodowe i takie powiedzmy delikatnie prywatne, jeżeli chodzi o rok 2023. Poprzedni rok można określić słowem dziwny, bo o ile pod względem finansowym ten rok był dobry, jeżeli nie bardzo dobry, o tyle część z Was, którzy oglądają mnie od dłuższego czasu, wiedzą, że no, troszkę przeginałem z robotą, może nie troszkę, ale przeginałem z robotą, odbiło się to dość mocno na mnie, na mojej rodzinie, no ale mam nadzieję, że ten temat, powiedzmy, jest już ogarnięty. Ja musiałem pójść troszkę na kompromisy, że ona też poszła z dziećmi również, więc powiedzmy taki obopólny czy wielopunktowy kompromis i mam nadzieję, że ten temat jest już zakończony. Przemyślałem niektóre rzeczy, wnioski wyciągnęliśmy chyba wszyscy, przynajmniej jeżeli chodzi o domowników. No i ten temat mam nadzieję, że już nie wróci, nie będziemy do niego wracać. Wam, jeżeli ktokolwiek się zatraca troszkę w robocie, też polecam, żeby naprawdę przemyśleć te sprawy, bo summa summarum nie warto. Kolejną sprawą to są zlecenia, jakie były w tym roku, a no, powiedzmy sobie szczerze, nie mogłem narzekać, bo były to ciekawe, duże zlecenia, fajne zlecenia, dobrze płatne, tak jak wspominałem. I przede wszystkim bezproblemowe. Ja chyba mam dar do trafiania na inwestorów, którzy wiedzą, czego chcą, są bezproblemowi, są wypłacalni. Naprawdę na żadnego inwestora z tego roku nie mam prawa narzekać. Pod żadnym względem. I chyba wszystkim można życzyć takich klientów, jak ja mam. Kolejną sprawą jest to, że w wieku chyba 36 lat dojrzałem do tego, że można dzielić się robotą, tylko trzeba sobie znaleźć takich ludzi, z którymi można to spokojnie zrobić. I tutaj naprawdę wielkie podziękowania dla, nazwijmy to tak, Łukaszów, bo oboje to są Łukasze, z firmy Arthouse. Naprawdę to zlecenie, które teraz wykonujemy, czy wykonuję ja, i powiedzmy, że oni są pode mną, jeżeli chodzi o wykonawców, to życzę każdemu takich ludzi, takich podwykonawców, takich wykonawców, jakimi są chłopaki z Arthouse'u. Wiedzą, co mają robić, maniany nie odwalają. Ja jestem spokojny, inwestorka jest spokojna. Ogólnie wszyscy prowadzą cudowny żywot, powiedzmy w relacji wykonawca-inwestor i oby tak było dalej. I naprawdę to, że się przełamałem i podzieliłem się tą robotą, to dla mnie jest naprawdę duży plus. Masę rzeczy spadło mi z głowy. Ogarniają to sobie chłopaki. Ja o tym nie muszę myśleć. Ja mam swoją działkę, płytkuję i na tym jestem skupiony. Resztę ogarniają chłopaki. I naprawdę taki podział jest bardzo dobry. I to samo polecam wszystkim. Roboty prawdopodobnie w tym roku będzie troszkę mniej, ale jeżeli macie z kim się podzielić robotą, to się podzielcie. Ja jestem chyba nauczony czegoś takiego, że dobro wraca. Chyba tak, więc ja pomogę komuś, ktoś pomoże mi i jakoś to się wszystko będzie kręciło, więc z tego naprawdę jestem zadowolony. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie roku w kwestiach, powiedzmy, czysto roboczych. No bo na osobną wzmiankę zasługuje to, co się dzieje, powiedzmy, na moim kanale YouTube, czyli tutaj, gdzie to oglądacie. No bo powiedzmy sobie szczerze, ten najważniejszy próg na YouTubie, czyli tam 1000 subów i 4000 godzin, wbiłem mniej więcej rok temu, w grudniu, chyba przed świętami albo przed Sylwestrem. No i praktycznie rok później mam ponad 7000 chyba subów. Więc 7000 w rok to jest bardzo dużo.
i za to chciałbym Wam wszystkim i każdemu z osobna bardzo podziękować, bo naprawdę no nie myślałem, że aż tak to, powiedzmy, będzie następowało po sobie, a ostatnie miesiące no to już jest naprawdę no lawinowy jak dla mnie taki przypływ nowych widzów i co najlepsze, nie jest to widz negatywny, hejtujący, tylko nie wiem od czego to zależy, ale odnoszę wrażenie, że widzowie tego kanału, czyli wy, jesteście kumatymi ludźmi i nie widzę, powiedzmy, jakiejś tam masy hejtu na tym kanale, nie wiem, jazdy jeden po drugim i tak dalej, za co bardzo Wam dziękuję, bo to niczemu nie sprzyja, naprawdę. Ja rozumiem, każdy może mieć swój pogląd i tak dalej, ale można to wyrazić w jakichś tam normach. O. Sam udzielam się we większości, powiedzmy, komentarzy, jeżeli tam ktoś coś pyta, prosi, odpisuje i tak dalej, to ja się w tym udzielam. Oczywiście, robi się teraz już coraz więcej tych komentarzy, coraz więcej pytań użytkowników, nie wszystko jestem w stanie ogarnąć, ale we większości przypadków się udzielam, odpowiadam i precyzuję, jeżeli trzeba. Większość tak samo już innych użytkowników komentuje, też sobie nawzajem pomagacie, więc jak dla mnie to jest coś, co chciałem osiągnąć tym kanałem, żeby tu była jakaś społeczność taka, żeby sobie pomagała i żeby w kulturalny sposób umiała ze sobą pisać, rozmawiać i wymieniać zdania, bo naprawdę szkoda życia i szkoda czasu na nerwy, na pierdoły, po prostu na coś takiego. Więc za to Wam naprawdę dziękuję i teraz chciałbym się z Wami podzielić moimi planami na rok obecny, czyli jeżeli chodzi o YouTube'a, no to nie ukrywam, no dalej chciałbym, żeby ten kanał rosnął w siłę, żeby Was, widzów, przybywało, żebym ja miał ciekawe projekty, które mogę Wam potem pokazać. No, jak na chwilę obecną mam wyrobione kilka takich formatów, które mi się chyba podobają, bo o ile, nazwijmy to tak, filmy poradnikowe, bardzo fajne, podoba mi się to. Oczywiście ja wiem, że ja nie robię tego w 100% poprawnie i tak dalej, ale każdy, kto ma mózg i troszkę pomyśli, z każdego typu filmów, nawet jeżeli one są błędnie czy nie do końca poprawnie pokazane, wyciągnie to, co trzeba i rozwiąże dany problem. Kolejnym typem filmów, które bardzo fajnie mi się nagrywa, to są, nazwijmy to, takie vlogi, czyli ja tam sobie coś robię i poruszam jakieś tematy, czyli ogólnie no, luźniejszy format filmów. No i trzeci, który mi się bardzo podoba, choć chyba Wam się tak średnio podoba, czyli omawianie sprzętu. Ja wiem, że te filmy nie mają, powiedzmy, jakichś tam super wyświetleń czy super odbioru, ale chciałbym to kontynuować, bo mi się to podoba po prostu. Lubię się bawić sprzętem, lubię pokazywać sprzęt i lubię poznawać nowości. Więc obojętnie, czy ta nowość, czy ten sprzęt kosztuje 5 zł, czy 500 zł, czy 5000 i czy on pomaga, czy nie, wydaje mi się, że fajnie mieć taki film, czy mieć jakąś informację, czy to naprawdę pomaga. Więc chciałbym to kontynuować, pomimo tego, że tak jak mówię, no na chwilę obecną odbiór tych filmów jest, powiedzmy sobie, średni, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest mój kanał, i podoba mi się to, że podoba mi się po prostu ten typ filmów, więc to też chciałbym kontynuować. Czy mi się to tak uda, bo znając życie, znowu się zapędzę z nadmiernym kupowaniem jakichś pierdołek i to nie zawsze będą tanie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale na pewno nie chciałbym z tego formatu zrezygnować. To tyle, jeżeli chodzi o YouTube'a. Najważniejszym priorytetem na rok 2023 dla mnie, oprócz, powiedzmy, dalszego rozwoju YouTube'owego, firmowego, jest to, żeby ogarnąć swój prywatny dom. Za bardzo się poświęciłem, powiedzmy, robocie i zaniedbałem sobie troszkę dom. Ja mam 7-letni dom i nie jest do końca wykończony. W tym roku chciałbym się skupić na
powiedzmy na zewnątrz i chciałbym wam pokazać ocieplenie, znaczy ocieplenie już mam, ale muszę strukturę położyć. Chciałbym zbudować wiatę na auto. Muszę żonie ogarnąć w końcu jakieś tam rabaty i tak dalej. Miejsce na basen, bo na chwilę obecną to jest strasznie takie tymczasowe. No ogólnie, no, chciałbym dużo rzeczy ogarnąć dookoła domu i myślę, że z tego też wyjdzie powiedzmy jakaś tam osobna seria, bo to też mi się wydaje, że w miarę to będzie ciekawe. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, bo naprawdę no, trzeba o dom też zadbać. Jeżeli nie wewnątrz, to też jest ważne, to z zewnątrz tak samo ten dom musi wyglądać. Więc to jest taki mój najważniejszy chyba oprócz zawodowo planów na ten rok. Doprowadzić dom z zewnątrz do ładnego stanu. Po prostu do ładnego stanu. Tu nie chodzi o to, żeby jakiś był przepych, tylko żeby to było wykończone, żeby się nic nie niszczyło. I żeby dom był domem. Bo o ile, tak jak mówiłem wcześniej, no, nazwijmy to sprawy rodzinne, czyli wnętrze domu mam ogarnięte na razie, no to został dom z zewnątrz do ogarnięcia. I na tym chciałbym się skupić w obecnym roku. I o ile wszystko się dobrze potoczy, jeżeli będą pieniądze, będzie czas, to za rok o tej porze mam nadzieję, że pochwalę wam się czymś ciekawym, bo już tak mniej więcej pół roku nad tym siedzę, tylko że w tym roku już muszę to zacząć finalizować. Dla mnie to jest duże przedsięwzięcie. Jest to związane ze mną, z firmą, ale nie mogę wam powiedzieć jeszcze nic powiedzmy bardziej konkretnego, bo nie chcę zapeszać, to po pierwsze, a po drugie no jest masa rzeczy do ogarnięcia z tym związanym, więc mam nadzieję, że za rok o tej porze będzie fajna niespodzianka i że się wam spodoba, bo to naprawdę jest kolejna rzecz na mojej głowie, oprócz włosów, których już nie mam, którą sobie narzuciłem i mam nadzieję, że to wypali, bo ja już to chyba kiedyś wspominałem, że moim planem na życie, przynajmniej krótkofalowo, jest zrobić intensywnie do 40 roku życia, a potem dać sobie już troszkę bardziej, albo jeszcze bardziej na wstrzymanie, więc ogarniam teraz ile się da, żeby późniejsze życie było łatwiejsze. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o podsumowanie zeszłego roku. Delikatny zarys planów na rok obecny. Co z tego wyjdzie? Nikt nie wie. Ja ze swojej strony wam życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy się wszyscy razem widzieli, żeby wszyscy byli dla siebie ludźmi, bo naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, szkoda czasu i nerwów na nabycie do dupy, po prostu nabycie do dupy. Więc obyśmy wszyscy byli lepsi niż w poprzednim roku, zdrowsi, bogatsi i spokojniejsi. I tym akcentem kończę ten film. No i widzimy się już w normalnych, tradycyjnych filmach z roboty. Na razie i szczęśliwego nowego roku.